Okazuje się, że Creatures of Sonaria bierze udział w evencie The Hunt i dzisiaj po pierwsze użyjemy sobie Random Trial Creature Token, ale spróbujemy sobie ogarnąć... Czekajcie, Jeffa dostałem? Czym jest Jeff? Chwila, co to jest? Czemu ja coś takiego mam tutaj? Ale moim celem, nieważne, jest zrobienie właśnie tutaj tych misji i zdobycie tej odznaki. Zobaczymy, czy mi się to uda, czy nie. I zagramy sobie najdziwniejszym stworzeniem. Czekaj, czemu ja mam człowieka, a tu są różne What? Dobra, nie rozumiem tego. Naprawdę nie wiem, czy to jest jakieś mega rzadkie, czy co, ale no takie mam zadanie, żeby coś takiego zrobić. Grow any creature to Aldo. Ok, czyli nie możemy użyć tokenów na rośnięcie. Muszę zwiedzić 4 różne rejony na mapie podczas jednego życia i użyć sklepu wbudowanego w grze, aby cokolwiek kupić. Ok, ja nie wiedziałem, że nawet w tej grze jest sklep, ale jak widzicie, mogę sobie tutaj coś zrobić. Mythic Boost, Growth Time, ok, i Warden's Nebula, Growth Time minus 24%. Ja bardzo szybko rosnę z tego, co widzę i tak, i jeżeli dobrze rozumiem, to bardzo szybko biegam. Nie sądziłem, że w Creatures of Sonaria przyjdzie mi zagrać, wiecie, czymś takim. Ja się spodziewałem, że to rzeczywiście będą różne kreaturki, ale jak widzicie, no, są bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy. I czy mamy już tak? Mamy jeden już z regionów, który sobie zwiedziliśmy. Pójdziemy, wydaje mi się, że na ten wulkan, albo pójdziemy sobie na ten las, zobaczymy, jak to będzie. Wy pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z Creatures of Sonaria. I dostałem dużo propozycji, że Flotar wykluje cię na przykład z takiego tyranu albo czegoś takiego, także możliwe, że takie rzeczy też będą. Ty, ja już... Jak ja szybko rosnę i jestem już nastolatkiem. Dobra, już 2 regiony sobie zwiedziliśmy na mapie, tym mam nadzieję, że nie umrę. Bardzo wolno, bardzo szybko rosnę i bardzo wolno tracę staminę i wszystko, co tutaj jest. Lacz, mogę się zakopać, mogę odpalić sobie adrenalinę i wtedy nie wiem, czy jestem szybszy, czy co, tak to trochę wygląda. No i oczywiście mogę różne inne rzeczy robić. Adrenalinę, tak, damage plus 20%, stamina regent mamy wyłączony, walk speed plus 25% i sprint speed plus 25%, więc to dziwne to jest. Ja się zastanawiam, czy będę w stanie pokonać tutaj cokolwiek. Jakby jakiekolwiek stworzenie. Pyk, pyk, ale są szybki. A mówię, użyję sobie tokena, bo do tej pory je odbierałem i ani razu jeszcze z tymi tokenami nic nie zrobiłem. Oj, ty, tu jest jakaś jaskinia dziwna. I na razie nikogo nie widzę, to w sumie nawet jest lepsze. Tylko, że mam 60% głodu, więc za chwilę trzeba będzie się tym ogarnąć. I mamy complete 6 region based mission task. A, dobra, to muszę i tak coś zrobić tutaj. Bo mamy przecież te jeszcze takie daily misje, które też trzeba będzie powykonywać. Ale chodźmy może sobie coś... O, jestem już, jestem dorosły. I rozumiem, że quest, tak, quest został wbity, zarąbiście. 3 regiony zostały też wbite, no i najprawdopodobniej uda się to zrobić. O nie, widzę jakieś dziwne stworzenie, które tam idzie. Nie no, jeżeli ja takim gościem będę mógł kogokolwiek pokonać, to naprawdę będę zdziwiony. To jest jakiś żart easter egg, bo nie wiem, jak to traktować na razie. Czy właśnie jako żart, czy to jest normalna rzecz, którą po prostu każdy ogarniał, ale po prostu ja nie widziałem. Mission, packs, nest, nie... Event shop? Mógł... Ty, lucky... A, mogę sobie kupić ten, różne kolorki. Co jest nawet spoko, ale wydaje mi się, że chodzi o inny sklep, który tutaj jest. O właśnie, chodzi o to, także kupimy sobie za 65 i dostałem to już miałem, jakiegoś na N, takie stworzenie dziwne, którego nawet nie potrafię nazwy przeczytać, więc jako, że miałem, ty, tutaj jest normalnie The Hunt First Edition. Wow, jaki kosmos się pojawił. Co jest, ja mogę latać? Czekaj, ja dostanę nie dostaję obrażeń. Nie wiem, o co chodzi, czemu ja nagle mogę, wiecie, tak jakby... O, you have unlocked the health trait. No spoko, że to odblokowałem. Nadal to nie jest to, co chciałem odblokować, ale niech będzie. Spójrzmy sobie na mapę i ja jestem już tutaj w tym miejscu. Na pustyni byłem, czyli jest jeszcze na pewno jeden region i to będzie chyba ten region tutaj po lewej stronie, którego nie zwiedziłem, także sobie tam pobiegniemy. I mam już 100% wzrostu, a nie będę mógł być Elder? Ej, no tamto poprzednie stworzenie, którym sobie graliśmy, to miało jakby, wiecie, mogłem być dorosły, a tutaj z jakiegoś powodu, no nie mogę tego zrobić, ale spokojnie, poszukamy o tundra i czy quest wykonany, nie chcę Pax. Zobaczmy, tak, i musimy teraz wykonać tę misję. Each region has its own special missions, także weźmiemy sobie tu regiony i mam się wytarzać w błocie przez 3 razy, wypić wodę 50, jakby, no 50 tych jednostek wody i wyczuć jedzenie. Także jedzenie zostało wyczute, właśnie dostałem tutaj co nieco. Biegniemy sobie po kolejną rzecz, tu w ogóle jest jakieś dziwne stworzenie. Ale spokojnie, nikt się nie spodziewał, że w Creatures of Sonaria będzie to. A wiecie, co jest fajne? Że ostatnio dodali właśnie do tej gry Kaiju, czyli taką, wiecie, Godzilla, coś w tym stylu. I ja mówię, no, fajnie by było czymś takim pograć, a nie
tym, czym właśnie ja teraz gram, czyli zwykłym gościem, którego dostałem jakoś losowo. Dobra, ale napijemy się. Tutaj z tyłu w ogóle ktoś za mną był. O, się gonią! O, i się chyba atakują. Ale spokojnie, ja jestem najszybszym człowiekiem na świecie, więc mnie to nie obowiązuje. I mamy już 4 zadania wykonane z 6. Zarąbiście. A, i mogę sobie płynąć też, jeżeli chciałbym. To czas wykonać kolejne zadanie, które polega na tym, że musimy się wytarzać w błocie. O, dobra, jest. Jedno wytarzanie się w błocie. Teraz drugie wytarzanie się w błocie. Nie wiem, czy to się jakoś będzie kombowało ze sobą, czy coś takiego. O, dostałem. I uwaga, prawie wszystkie misje, jeżeli chodzi o ten region, mamy wykonane. A nie, wszystkie misje na tym regionie mamy już wykonane, ale musimy sobie się udać teraz na inny. A, chciałem wyskoczyć. W ogóle to jest dziwne, że ja nie dostaję obrażeń od upadku, nie? Bo jestem prawie pewien, że jakbym czymś innym tutaj spróbował przejść, no to wtedy byłby problem. O, tam sobie coś lata. I spokojnie, jak wykonam zaraz tego questa ostatniego, no to rozpoczynamy polowanie. Tak, tym dziwnym jegomościem spróbujemy na kogoś zapolować i zobaczyć, czy się uda. Tutaj zobaczmy, w regionie mam się potarzać w bocie 3 razy, przetrwać 150 sekund! O, ja pierdzielę! Nie przyjdziesz tu, prawda? Jestem bardzo... Nie umrę. O nie, on tu jest. Nie, stary, nie możesz! Nie pozwalam ci, nie pozwalam. Ty, on próbuje mnie zaatakować, ja muszę przetrwać 150 sekund, to będzie moje ostatnie zadanie, jakie muszę tutaj zrobić. Dobra, na pewno, czy tego chcę, czy nie, czeka mnie tutaj chwilowe po prostu poczekanie, aż wszystko się ogarnie. I tak, jak widzicie, te sekundy cały czas rosną, pyk, a co 5 sekund to rośnie chyba. No ale tutaj on mnie nie dosięgnie, także mogę sobie zregenerować. Mogę się... Dobra, jak zostałem pokonany? Okej. Proszę mi wytłumaczyć, jak zostałem pokonany, bo nie mam zielonego pojęcia, a byłem naprawdę blisko. O, super. Progres. 74 punkty. Wow. Claim and retry. No to super. Czekaj, revive? A, mogę za to, za te tokeny. Restart i to będzie kosztowało 10. A wiecie co, zagram sobie tym Jeffem raz jeszcze, bo i tak mam tam jedną misję do wypełnienia, także wbijemy go, wbijemy go znowu na maksa. O, cześć. Czy ja mogę ciebie... Ability to grab? 1. What? Czekaj, to jest... A, to jest stworzenie! Dobra, uciekam. Pyk. Oj. Stary, jestem tak szybki, jestem najszybszym człowiekiem na ziemi, to nie masz szans mi czegokolwiek tutaj zrobić. Dobra, muszę przeżyć 150 sekund i zadanie będzie wykonane. I wygląda na to, że odznakę właśnie mogę sobie odebrać i mamy pięknie, także tego nie planowałem, ale udało się to zrobić. Powoli sobie też rośniemy, nie mam żadnego boosta na rośnięcie, więc pewnie będzie to troszeczkę tutaj wolniejsze, ale no chciałbym na kogoś zapolować. To jest już mój cel, nie wiem czy ja popsułem właśnie Creatures of Sonaria, bo tam... Oho, słyszałem właśnie jakiś dziwny pomruk. Nie wiem z której strony. Wydaje mi się, że może z tej jaskini tutaj? Nie. W ogóle sterowanie tym jego mościem jest bardzo trudne i bardzo irytujące. No ale jest jak jest. O, siema! Dostał ode mnie. You age up. Dobra, mamy już teen age 2/3. To jeszcze musimy urosnąć i będziemy polowali no, na jakieś maluchy, nie? To bo raczej z takimi ogromnymi stworzeniami nie mam szans. Jak sobie tutaj biegłem, za chwilę wam to pokażę, to napotkałem po prostu właśnie ogromną grupę stworzeń. Może nie chodzi mi o tą grupę, tylko tutaj była taka inna. O, widzicie, tu jest jedno. No i coś takiego chciałbym mieć, nie? Takie stworzenie. Kurde, no zobacz na to, jak to wygląda, a jak ja wyglądam porównując do niego. No przecież to jest... Nieporozumienie. Kurde, co to jest? To jest chyba dorosłe. Ej, proszę mnie nie atakować. O, i właśnie wbiłem dorosłego gościa. Także pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to musimy się najeść i zaczniemy już polować na te maluchy. W ogóle wydaje mi się, że to, że jestem taki malutki, nadrabiam swoją prędkością, bo naprawdę jestem mega szybki i nic chyba nie jest w stanie mnie teraz dogonić. Ale teraz mówię, dziwne, bo ja planowałem, wiecie, normalne stworzenie, ale mówię, a użyję na odcinek po prostu tego tokena, zobaczymy, jakie losowe stworzenie dostanę. I tu dostałem coś takiego, a sobie spodziewałem, że to będzie troszeczkę w innym stylu, tak bym powiedział. O, tutaj widzę, że ktoś jest obok, zaraz zobaczymy, czy ty jesteś jakimś maluchem. On chyba lata? Tak, bo jest jakiś taki mega szybki, wejdźmy. O! Siema szczurku, pyk! O! Jezu, się przestraszyłem, ugryzł mnie. Nie, chyba to stworzenie jest tylko do zwiedzania mapy, tak mi się wydaje. Tak, on skoczył? Tak, on skacze sobie, pyk. No. Za dużo mu nie bije, powiedziałbym, że nawet kompletnie mu nic nie robię. O! On mnie ugryzł, czy ja jego ugryzłem? Dobra, on mnie ugryzł. Dobra, adrenalinę odpalam. O, ucieka! Chodź. Bawimy się.
On jest chyba tutaj w tym krzaku gdzieś. Tak to trochę wygląda, albo mi... Nie, gdzieś musiał się. Dobra. No to widzieliście, ja chciałem z nim walczyć, on niestety ze mną nie chciał. Pyk, ale można sobie oczywiście skoczyć i w ten sposób też poogarniać. HP praktycznie nie straciłem, co mnie trochę zdziwiło. Tutaj coś lata. Cały czas coś się dzieje w tej grze. Nie, naprawdę Creatures of Sonaria to jest bardzo fajna gierka, zwłaszcza po tych wszystkich zmianach. Ty. Co to jest? Ja idę do tego. Yo! O! Become Elder, tak? O! Jestem staruszkiem. A nie, teraz 51%. Dobra, czyli to nie jest jeszcze moja finalna forma, także musimy go wbić na jeszcze wyższy poziom. O! Jakiś skorpion właśnie mnie atakuje! Nie, odejdź! Jeszcze mam trochę procentów do wbicia, stary. Także prosiłbym, żebyś mnie nie atakował. O! I tlen mi się kończy powoli. Czekaj. Ja muszę wypłynąć stąd. Nie muszę, ten skorpion będzie kampił. No jeżeli ja wyjdę z tej wody, to już będzie spoko. Ale obawiam się, że mogę nie wyjść z tej wody żywy. Dobra, szybko. I jestem, gdzie jest... Okej, jest po drugiej stronie pan skorpion. Także jak widzicie, było bardzo blisko, żeby moja przygoda się zakończyła. Co to... Nie wiem. No im dłużej gram, tym mniej mi się podoba ta postać. Na początku to było, what? O co chodzi? Ale teraz, no jak ja mam tym atakować? Jak ja mam się mierzyć z jakimiś skorpionami i innymi potężnymi stworzeniami, jeżeli... No właśnie, jestem czymś takim. No i właśnie wbiłem ostatni poziom, więc jestem teraz gotów na walkę. A, mój wygląd chyba kompletnie się nie zmienił. I idę zaatakować cokolwiek, po prostu. Chcę zobaczyć, jaka jest prawdziwa siła tego jegomościa. Zobaczmy, czy ktoś na mapie jest. Tam widzę, że są trzy osobniki. Ale ja raczej musiałbym, wiecie, polować na jakieś takie mniejsze stworzenia. Tylko, no jest noc, to po pierwsze. Tam widzę, że na tej wysepce też jest ktoś. Wyczujmy, czy ktoś tutaj siedzi. Nope. Dobra, musimy iść w drugą stronę. Oho, chyba kogoś znalazłem, także od razu. Nie uciekaj. Pyk, od razu, dojazd. O, Mysterious Force has changed the weather. A, czyli ktoś wykupił zmiany pogody, gdyby ktoś nie wiedział. I czy ja mam z tobą szansę? Szybko. No, o kurde. Co jest? Czy ja go w ogóle biję? Ej, wydaje mi się, że w ogóle mu nie zadaje obrażeń. Nie wiem, że to jest jakoś popsute. Jeszcze podejdę sobie do ciebie i spróbuję tobie cokolwiek zrobić. Uwaga. No bo misję i tak wykonałem, nie? Chciałem to zrobić. A biję go po 46. Dobra, przepraszam, już sobie idę. Oho. No wiecie co, on nawet nie zwrócił uwagi, że ktoś go atakował, bo po prostu ma tyle zdrowia. Tego fajnie by było załatwić, tylko że z jakiegoś powodu te hitboxy są tutaj troszkę dziwne. I odpalamy. Adrenalina, pyk. I bieg... No... Czemu? Nie widzę, żebym mu zadawał jakiekolwiek obrażenia. O, dobra, 216. W końcu uderzyłem go. Za 216 i... Załatw go. A, poleciał sobie. No widzicie, on ma przewagę nade mną. Ty, ale znowu on... On może nie potrafi latać jeszcze. Jest! Tym gościem zabiłem kogoś. No nie. To jakiś musiał być naprawdę słaby nowy gracz, że kompletnie nie ogarnął, co się dzieje. No ale udało nam się złapać jednego fraga. Tylko nie wiem, czy jest sens kontynuowania przygody tym, czy lepiej zresetować to i spróbować czymś normalnym zagrać. Możecie napisać w komentarzu. Questy wszystkie, jak widzicie, zostały wykonane. Mamy odznakę, więc plan minimum został zrobiony. Ale taki luźny, szybki odcinek, którego nie planowałem. W tym sensie nie planowałem grać czymś takim, tylko po prostu czymś innym. Także zobaczymy, czym będziemy grali następnym razem. Dzięki za oglądanie. No i cześć.